pani poseł Paulina Henning-Kloska, Polska 2050, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzycki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani poseł, troszkę o pieniądzach, bo Ukraina Ukrainą, sprawa niezwykle ważna, wpływa także na to, co dzieje się gospodarczo w całej Europie, ale no, nie oszukujmy się, inflacja galopowała w Polsce jeszcze przed wybuchem wojny, wbrew temu, co zdaje się mówić i do czego nas przekonywać prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Prognozy nie są najlepsze. Czy uważa pani, że politycznie da się z tym cokolwiek zrobić? Oczywiście, że dałoby się zrobić, ale rząd musiałby strategicznie zmienić podejście do polityki fiskalnej, a bank centralny do polityki monetarnej. Póki co prezes Glapiński, tak jak pani zauważyła, prawdopodobnie będzie że głosami Prawa i Sprawiedliwości wybrany na kolejną kadencję, bo reprezentuje w banku centralnym zamiast nasze bezpieczeństwo, dbać o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne, reprezentuje interes władzy, rządu i Prawa i Sprawiedliwości. I z takim nastawieniem banku centralnego i jego prezesa nie wrócimy do jakiejś stabilizacji. Zgadza się, a w czasy wojny weszliśmy z rozchwianą gospodarką i już a galopującą inflacją, rozchwianymi cenami, wieloma problemami w gospodarce. Nie ma problemów, tak wydaje się twierdzić pan Glapiński. Jeżeli one się jakieś pojawiają, jeżeli jakieś zauważa, to są przejściowe i absolutnie niespowodowane polityką Narodowego Banku Polskiego ani Rady Polityki Pieniężnej. On twierdzi, że na przykład decyzje w sprawie stóp procentowych były podejmowane w odpowiednim czasie. Oczywiście wbrew ekspertom, którzy twierdzą, że zdecydowanie za późno i w tej chwili dlatego prezes próbuje nadganiać, ale to nie będzie zbyt skuteczne. Państwo złożyli jako Polska 2050 projekt taki pomocowy, tak to można nazwać, dla kredytobiorców? Znaczy, dwie rzeczy. Po pierwsze, no, jeżeli byśmy pochylili się nad tym, co mówił pan prezes Glapiński, to w momencie, kiedy już wielu ekspertów, nawet polityków, ostrzegało przed wysoką inflacją, to on obiecywał zerowe stopy procentowe. To doprowadziło do tego, że ludzie, ja nawet tu mam taki cytat, ludzie nie muszą znać się na ekonomii, od tego jest rząd i odpowiedni specjaliści. Rząd i specjaliści Banku Centralnego nie dali rady. Okazało się, że się nie znają na ekonomii, bo obiecywali erę niskich stóp procentowych. Teraz ludzie będą musieli dać radę. Mm-hmm. No i my staramy się im w tym pomóc. No ale rząd, można powiedzieć, że... Pan Glapiński dostał 600 tysięcy złotych premii. Tak, za to, że w zasadzie nakręcał, można powiedzieć, zaciąganie przez Polaków kredytów, bo to napędzało wpływy do budżetu państwa, bo jakby popyt na rynku nieruchomości i bańka, z którą mieliśmy do czynienia w czasie pandemii, przecież dawała, napędzała gospodarkę i dawała wyższe wpływy, a nie przestrzegał ludzi ani przez moment, że te ceny mogą wzrosnąć, wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałam, obiecywał erę niskich stóp procentowych jeszcze w zeszłym roku, obiecują, że stopy będą bliskie zera, jak nie zero. No i my jakby oczywiście dzisiaj, tak jak powiedziałam, ludzie muszą zmierzyć się z tym, co dzieje się, zmieścić to we własnym portfelu. Nie wszyscy dadzą radę. Jeżeli ktoś stracił pracę z uwagi na wzrost kosztów życia, który towarzyszy wzrostowi stóp procentowych i rat kredytowych, nie każdy musi dać radę i my proponujemy, można powiedzieć, poluzowanie polityki przyznawania pomocy z funduszu kredytowego, który funkcjonuje. Tam są odłożone pieniądze, myśmy z pozycji banków centralnych, banków komercyjnych, banków zwykłych, były odprowadzane składki do tego funduszu i tam jest 600 milionów złotych, które właśnie jest na takie czasy, tak? Bo w ocenie mojej nam wszystkim, i bankom, i państwu, i obywatelom opłaca się nie doprowadzić do tego, by jakoś masowo kredyty przestały być terminowo. Taka pomoc by wyglądała dla kredytobiorcy? Znaczy, byłaby dopłata do kredytu, czy kredyto, jakby to miało wyglądać? Kredytobiorca może dostać pomoc, ten fundusz tak działa, że może dostać pomoc w spłacie tych rat przez pewien okres, a po spłaceniu kredytu głównego spłaca tą pomoc, jeśli będzie ją dobrze spłacał. To końcówka jest pomoc zwrotna, tak? Nie, to jest pomoc zwrotna, ale końcówkę można mieć przy dobrej współpracy umorzoną. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj mało kto może z tego funduszu skorzystać, bo takie są warunki dochodowe, że nawet ktoś, kto stracił pracę, ale jedna z osób mimo wysokich kosztów życia ma powyżej
1500 zł na osobę wychodzi dochodu, to z tego nie może skorzystać, co nie znaczy, że klei budżet domowy przy obecnych kosztach życia, tak, prawda? Natomiast przede wszystkim jest też ten problem, że maksymalna wysokość miesięcznej transzy to jest 2000, my proponujemy zwiększenie jej o 100%, bo stopy procentowe sprawiły, że te raty drastycznie wzrosły. I co z tego, że ktoś dostanie na część raty, jak druga część wpadnie mu w przeterminowanie i będzie miał i tak problem z obsługą długu. Takie techniczne rzeczy. Generalnie to, jaki mamy cel, to sprawić, by te pieniądze odłożone przez banki do tego funduszu mogły dzisiaj pracować i faktycznie doprowadzić do tego, że Polacy nie zaczną wpadać w problemy w tych najtrudniejszych sytuacjach, gdzie faktycznie już nie wiążą końca z końcem, by im czasowo podać rękę, a gdy ich sytuacja rodzinna wróci, budżetu rodzinnego wróci do jakiejś dobrej kondycji, by mogli spokojnie potem to dodatkowe zadłużenie spłacić. To jest taka, można powiedzieć, pomostówka, którą proponujemy. Jednocześnie nie jest to z środków publicznych, więc nie będzie obciążać budżetu państwa, bo tak jak powiedziałam, pieniądze na ten cel mamy odłożone. Pani poseł, to teraz jeszcze sprawa dotycząca samej inflacji, no bo rzeczywiście ona zżera nasze dochody, które wcale nie rosną, niestety, wbrew pozorom. Wczoraj chyba Lewica zorganizowała w Sejmie taką konferencję, podczas której udowodniła, że od listopada te ceny takiego podstawowego koszyka produktów żywnościowych wzrosło niemal 70%. To jest w ogóle coś absolutnie niebywałego. Czy w związku z tym pani zdaniem rząd powinien się pochylić nad jakimiś pakietami osłonowymi dla obywateli, jakimiś programami wsparcia, tarczami przed tarczami, które już wcześniej były proponowane, czy nie? Czy po prostu premier wychodzi i mówi, że to jest putinflacja i koniec? Te tarcze były już proponowane, my je mamy. Mamy obniżone podatki na żywność, na paliwa, na energię. Tylko wielu zada sobie pytanie, i co z tego? No właśnie, bo problem polega na tym, że z jednej strony rząd daje tarcze osłonowe, podnosi stopy procentowe, żeby studzić gospodarkę i umacniać złotego, a z drugiej strony rząd osłabia złotego i pompuje cały czas dług, który skupowany przez bank centralny sprawia, że ten pieniądz traci do towarów na wartości, bo to nie o to chodzi, że towary drożeją, ale że pieniądz straci do tych towarów na wartości i do tego doprowadza polityka banku centralnego. Nie można, wie pani, to tak jakbyśmy jednocześnie brali leki przeciwgorączkowe i po kąpieli wychodzili na dwór na mróz. No, jakby nie da się w ten sposób dojść do zdrowia. My od początku mówiliśmy, że trzeba reagować na skutki inflacji, ale przede wszystkim skupić się też na jej przyczynach. A tu mamy w zasadzie trzy takie kierunki, których rząd nie podjął. To jest uruchomienie środków europejskich. My ich potrzebujemy naprawdę pilnie, bo brak tych środków sprawia, że dług rośnie nam jeszcze szybciej. Ale rząd chyba nie ma zamiaru tego pilnie załatwić. Tak przynajmniej to wygląda na razie. Znaczy, to jest blokowanie środków europejskich przez Zbigniewa Ziobro i Solidarną Polskę. To jest zamach stanu na portfele Polek i Polaków. To jest tak, że partia, która ma niewiele powyżej 1% w sondażach, wzięła nas wszystkich na zakładników. I my płacimy za to osobiście z własnych portfeli. My naprawdę potrzebujemy tych środków, ja mówię, że bardziej niż w 2004 roku dzisiaj. Bo wtedy rozwijaliśmy się wolniej, byliśmy słabiej rozwiniętym krajem, ale było względnie stabilnie. A dzisiaj o stabilności, może w związku z tym, stabilności nie ma żałoby. Ale jeszcze dwie rzeczy. PiS musi zrezygnować z takiego bizantyńskiego państwa i naprawdę wrzucić trochę na oszczędności. Ograniczyć wydatki, te niepotrzebne. Jakie na przykład? No, te, które wiążą się z rozrastaniem się administracji państwowej, różnymi funduszami, no, wszystkie kancelarie, i premiera, i prezydenta, i sejmowa, wszystkie dostają o wiele, wiele więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Pieniądze przelewają się jak u króla Salomona. No, taplają się w złocie, czasami można powiedzieć, w tych, i rząd z tym nic nie robi. Znaczy to bizantyjskie państwo cały czas trwa, mimo że Polacy muszą oszczędzać, mimo że Polacy mają kryzys na swoich portfelach i patrzą ze strachem w przyszłość. A rząd nie ma tego strachu, poczucia strachu. Wciąż te budżety są dość nadęte, włącznie z budżetem telewizji publicznej. No i trzecia rzecz to jest transformacja energetyczna.
Znaczy my realnie musimy zacząć inwestować w to, co pompuje nam poza zmianą kierunku surowców energetycznych i ustabilizowaniem tu jakby zabezpieczeniem nas przed kolejnymi wzrostami cen na tym rynku. My musimy zacząć rozwiązywać strategiczne problemy związane z zaniedbaniami w tym obszarze. Pani poseł, to wracając do kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Mówi pani, że te pieniądze są nam potrzebne bardziej chyba niż w roku 2004, że zostaliśmy wszyscy zakładnikami Zbigniewa Ziobry, ale wydaje się, że Jarosław Kaczyński po prostu zgadza się ze Zbigniewem Ziobrą i jego postawą wobec wymiaru sprawiedliwości, sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stąd brak jakichś postępów w tej sprawie. No więc może jakoś to ominąć, może jednak spróbować porozmawiać z Unią Europejską na temat tego, żeby przekazywała na przykład pieniądze bezpośrednio samorządom. Były takie rozmowy i oczywiście my chcemy, żeby te pieniądze do Polski wpłynęły, nawet jako Polska 2050 wstrzymaliśmy się przy tym projekcie prezydenckim, licząc na to, że może będą nad nim prace, że złożymy właściwe poprawki do tego projektu, które pozwolą mu, by był przyjęty chociażby głosami opozycji. Można było ten projekt tak naprawić, żeby on rzeczywiście naprawiał sytuację w Sądzie Najwyższym i spełniał warunki Komisji Europejskiej, te podstawowe. No ale jak pani widzi, komisja jest ciągle zdejmowana. Walka wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy determinuje cały problem i sprawia, że ten problem wciąż nie jest rozwiązany. Ja tutaj wrócę do prezesa Glapińskiego. Przecież on powiedział, że my nie potrzebujemy środków europejskich, bo mamy wystarczająco dużo swoich, pokazując do nas po kredyty przychodzą. Te sztabki złota. No to proszę, żeby każdy z nas zastanowił, czy ma taką sztabkę złota w domu i czy dzisiaj faktycznie czuje się bezpiecznie. No, prezes Glapiński mówił, wtedy wydrukuje tyle pieniądza, ile będzie trzeba. Tylko właśnie to drukowanie, tak zwane pieniądze banku przez bank centralny dzisiaj powoduje u nas turbulencje i u nas problemy. Z tego musi zrezygnować rząd. Jeżeli nie rezygnuje, to mamy jedno wyjście, zmienić ten rząd. No, jeden z naszych widzów pisze, teoretycznie już jesteśmy bankrutami, no chyba tak źle jeszcze nie jest. Technicznym bankrutem jest Rosja, Polska nie. Mamy nawet jakąś przestrzeń wciąż pod długu publicznego, konstytucyjnego limitu, bo on lekko spadł rok do roku, fakt, że odbijaliśmy się od dna, więc też nie wiem, po co rząd chce podnosić konstytucyjny limit długu, bo przestrzeń tam jeszcze w razie czego jest. Jakby oni muszą się sami zastanowić faktycznie, czy jest tak dobrze, że śpimy i leżymy na pieniądzach, czy jest tak źle, że musimy podnosić limit. Czy pani zdaniem normalną jest sytuacją, w której my od kilkunastu tygodni nie mamy ministra finansów? Nie, absolutnie. Znaczy, ja to powtarzam od dawna. Nie mamy ministra finansów, od pewnego czasu ministra rozwoju. Mówi się w kuluarach o jakichś nazwiskach, ale w gruncie rzeczy polityką zajmuje się premier, który w zasadzie w tych czasach jeździ po świecie i uprawia politykę zagraniczną, co jest zrozumiałe, bo takie są czasy. Tak. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli nie ma szefa podstawowego resortu, który powinien reagować, rozwiązywać, proponować zmiany kursu, który by przyniósł zmianę rzeczywistości, no to nic dziwnego, że ta rzeczywistość tylko się pogarsza. Ale dlaczego pani zdaniem tego ministra finansów nie ma? Bo nie ma kandydata, który chciałby w tej chwili, w obecnej sytuacji się za nie zabrać? Tak krótka personalna ławka jest w Zjednoczonej Prawicy? Czy jaka jest tego bezpośrednia przyczyna pani zdaniem? Wiele moim zdaniem problemów naraz. Żaden dobry fachowiec, który chciałby pozostać niezależny, nie podejmie się tego wyzwania przy tych naciskach, które dzisiaj są. A mieliśmy świetnego fachowca, panią Teresę Czerwińską, kiedy PiS zaczął kurs na ostre zadłużanie, na brak racjonalności w polityce fiskalnej, po prostu odeszła. I takiego fachowca niezależnego wątpię, żeby udało się sprowadzić dzisiaj na to stanowisko. Natomiast jeżeli chodzi o tych wszystkich politycznych, to tam trwa przecież wojna między Sasinem a Morawieckim o to, kto będzie sterował Komitetem Ekonomicznym, kto obejmie Ministerstwo Finansów. Oni zamiast skupić się na problemach Polek i Polaków, skupieni są na sobie i własnej wzajemnej walce o stołki w rządzie. Pani poseł, kto pani zdaniem dzisiaj zarządza polskimi finansami, finansami państwa? Finanse państwa zarządzają się same. Znaczy nie ma przemyślanej, długofalowej polityki. Zresztą wystarczy spojrzeć na ocenę prezesa banku Glapińskiego, który przez Global Finance dostał literę C w zeszłym roku. To jest litera na poziomie Białorusi. Najgorsza ocena w Europie. Właśnie między innymi dlatego, że 6 lat rządów prezesa Glapińskiego to 6 lat upolityczniania polityki banku centralnego.
No, wracając do tego, że będziemy za chwilę decydować, kto nowym prezesem Banku Centralnego. No, dzisiaj nawet te rozmowy mają się odbywać. Dzisiaj jest Komisja Finansów zwołana w tym temacie. Bank Centralny odpowiada za dwie rzeczy. Po pierwsze, stabilność cen, a po drugie, mocną walutę. Mhm. Nie widzę sukcesów prezesa Glapińskiego w tych obszarach. Mamy blisko 11-procentową inflację i bardzo słabego, historycznie słabego od wielu miesięcy złotego, do czego też rękę przyłożył bank centralny swoją polityką wiele miesięcy temu. Bo zaczął osłabiać pierwszy sam osobiście złotego poprzez interwencję na rynku walutowym. Z drugiej strony mamy rząd bez obstawy w podstawowych, kluczowych ministerstwach jak finansów i rozwoju, w związku z czym dbajmy o swoje portfele najlepiej jak potrafimy, bo nikt za nas tego nie zrobi. No dobrze, to dzisiaj pojawiła się informacja, że na tych zmianach kolejnych w Polskim Ładzie posłowie zyskają 375 zł. Ogromne oburzenie naszych widzów, ale nie tylko, że no, jak zwykle posłowie wyjdą na plus. Pani zdaniem, wy jako posłowie, no bo nie wszyscy Polacy skorzystają na Polskim Ładzie, powinni się te pieniądze przyjąć, oddać, oddawać na jakieś na przykład charytatywne historie? Jak to? No bo wie pani, o co mi chodzi. Znaczy, ja absolutnie nie mam pretensji, bo bym chciała, żeby każdy dostawał podwyżki i państwo, i my, i nasi widzowie, i żeby wszyscy mogli cieszyć się dobrobytem, ale w sytuacji, w której wielu dostanie po głowie i po portfelu bardzo mocno, nawet po tych zmianach, no wy jesteście znowu na plusie. I co z tymi pieniędzmi? No przecież jakby tu tak znowu na plusie, to nie do końca tak wygląda, ale no, no były podwyżki i tak dalej, no pani poseł. Tak, no, nie cierpicie jakoś specjalnie. Znaczy, my jako posłowie Polski 2050 zobowiązaliśmy się i oddajemy systematycznie pewną część swoich środków na cele charytatywne w różnych obszarach. Ale abstrahując od tego, znaczy najgorszym jest to, że my trzeci raz w tym roku zmieniamy system finansowy, system podatkowy. I to w trakcie trwania roku podatkowego, czego nie wolno robić. Czego nie wolno robić, znaczy to się nie dzieje w normalnych, demokratycznych państwach. Nie ma możliwości. My mówimy o tym, że powinniśmy zmieniać system podatkowy z dużym wyprzedzeniem, dając rynkowi i ludziom czas na przystosowanie się do nowych warunków, firmom. Tak jak robiła to Zyta Gilowska kiedyś. Zresztą w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Tak już się robi wszędzie. Mhm. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, w której mamy trzy systemy podatkowe w ciągu jednego roku. Ja nie wiem, jak księgowi, ja nie zazdroszczę doradcom podatkowym i księgowym, mają kupę roboty, która im się w żaden sposób nie zwróci. Po nocach siedzą, czytają. A potem oni będą wnosić konsekwencje ewentualnych pomyłek. Na koniec będą musieli to jeszcze rozliczyć i zanieść do Urzędu Skarbowego, który do dziś nie potrafi powiedzieć, jak pewne problemy rozwiązać. No bo urzędnicy też nie wiedzą. Dobrze, pani poseł, ale nie odpowiedziała mi pani na pytanie. No oczywiście, że źle jest. Znaczy, rząd poszedł z Polskim Ładem, z hasłem takim, że otóż teraz niżej zarabiający będą zarabiać więcej, a wyżej zarabiający będą płacić więcej podatków. Dzisiaj ten model, który wprowadzają, jest odkręceniem trochę tej reguły w pewnym zakresie i w ten sposób nie tylko posłowie, każda osoba wyżej zarabiająca, czy pani redaktor, czy pewnie wielu warszawiaków na tym zyska. Że najgorszy w tym wszystkim... Zyska. Każdy wyżej... No nie, proszę mi wierzyć, że według danych mojego księgowego absolutnie niestety nie. Do tabelki, które... Nie wnikam w to, ile pani redaktor zarabia. No raczej. Natomiast absolutnie... Chodzi o to, że ta zasada faktycznie się zmienia. I to pokazuje już brak w ogóle jakichś nie tylko przemyślonych reform w tym rządzie, ale nawet trzymania się zasad, które wrzucają na agendę. No, my pewnie tak jak przeznaczaliśmy pewną część swoich dochodów na cele charytatywne, tak będziemy dalej to przeznaczać i w tym zakresie potrzeb jest naprawdę wiele, ile możemy zrobić, tyle zrobimy. Pani poseł, to jeszcze na koniec finanse na bok i chciałam jeszcze panią poprosić o komentarz do dzisiejszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Wiemy, że on już jest w Ukrainie wraz z prezydentem Litwy, Łotwy, Estonii. Spotkają się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Co zrobić, żeby to spotkanie, już dodawałam dzisiaj takie pytanie, było nie tylko efektowne, ale także efektywne? To znaczy, co ono powinno przynieść i jak pani ocenia? No bo to podobno polska strona jest organizatorem tego spotkania i tej wyprawy. My musimy wspierać dalej Ukrainę w obszarach, których wspieraliśmy, tylko jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Znaczy, po pierwsze, zaostrzanie sankcji przeciwko Rosji musi być bardzo brutalne i tak jakby nie były sankcje obchodzone. I tu Polska w pewnym zakresie
na razie tylko krzyczy, mniej robi, ale powinna być tym głosem nawołującym, bo przecież to, że my mamy dwa interesy. Po pierwsze interes, żeby Ukraina tę Rosję wygrała, a przynajmniej jej nie wygrała. Po drugie, żeby tą wojnę... Ale ta Rosja też właściwie. Przepraszam. wojnę wygrała, a po drugie w naszym interesie jest nie dać wciągnąć się w tę wojnę. Czyli sankcje, by położyć gospodarkę rosyjską na kolana, by nie mieli pieniędzy na wojnę. Wsparcie dla Ukrainy. Nie może być tak, że na Ukrainie brakuje bandaży, leków, antybiotyków, żywności czy właśnie broni i w tym zakresie wspierać ich jak się da. Przyjmować słabszych do nas w dalszym ciągu, ile trzeba. To, co robimy, jakby to, co robi dzisiaj, co robią nasi obywatele wspierając, to też nie będzie łatwy proces, bo my musimy nastawić się na długi marsz. Ten efekt uniesienia już mija, dzisiaj staje się to codziennością, ale pracy zdają radę, zdają ten egzamin, chociaż wiedzą, że piszą się na długi marsz bardzo często, w którym nie zawsze państwo pomoże. Taki zwykły po prostu egzamin z człowieczeństwa zdać. I to są kierunki, które trzeba podtrzymywać, bo łatwo na początku krzyczeć, tak sankcje, a potem je uszczelniać, tak? Trudniej. Łatwo krzyczeć, tak, przyjmiemy uchodźców dłużej, faktycznie dać im pomoc w dłuższym terminie. Że dzisiaj przejście do takiej systematyczności w tej wspieraniu Ukrainy i też dawaniu wiary w lepsze jutro, czyli ta akcesja, wspieranie akcesji Ukrainy docelowo wiedziała, że walczy o coś. Poza tym, że walczy o swoją niepodległość, swoją prawo do decydowania o sobie, to, że obywatele w przyszłości mogą liczyć na to, że dołączą do Europy. Pani poseł, ale powiedziała pani, że polski rząd dużo krzyczy, mało robi. Czego pani brakuje w działaniach polskiego rządu, jeżeli chodzi o Ukrainę? No, sankcje, tiry. Myśmy od początku mówili, w zasadzie byliśmy pierwszym ugrupowaniem. Premier przekonuje, że to wina Unii, bo Unia nie podejmuje decyzji. Ale to, że my nie możemy tranzytu zamknąć, bo to jest niezgodne z traktatami. Kto z Białorusią i Rosją ma najdłuższą granicę i mógł naprawdę w sposób osobisty wpłynąć na to, że ten handel z Rosją będzie jeszcze bardziej utrudniony poprzez blokadę rosyjskich i białoruskich tirów, które przecież dowoziły między innymi zapewne zaopatrzenie do rosyjskiego wojska tu przez teren Białorusi, czy tą granicę w obwodzie kaliningradzkim. No jakby u nas te decyzje były do podjęcia osobistego. Rząd mógł podjąć dawno temu, czekał na Unię Europejską. Zobaczymy, na ile te sankcje będą szczelne. Myśmy takie rozwiązanie położyli dawno temu i walczyliśmy przy różnych debatach o taką poprawkę i taką ustawę, przyjęcie takiej ustawy ograniczającej poruszanie się tirów białoruskich i rosyjskich po naszych drogach. No ale to też te dyskusje wokół majątków rosyjskich. Mówi się, że one są zablokowane. No są zablokowane. Zamrożone. Zamrożone. Tak. Te środki, te... Tam chyba 13 podmiotów było, 6 i 13, 6 chyba tylko nazwisk. To głównie jest to, co zrobiły banki, instytucje finansowe. Tak? Rząd w tym zakresie niewiele zrobił i niewiele działań podjął w tym obszarze. Przecież ustawę dopiero dzisiaj będziemy kończyć. Również jest Komisja Finansów, która tak będzie przyjmować. No bo rząd skupiony jest na PR-ze jak zwykle, a nie na faktycznym działaniu. Jakby robili mniej konferencji prasowych, a zatrudnili ministra finansów, ministra rozwoju i fachowców, którzy przygotowaliby dobre ustawy, których nie trzeba by było ciągle poprawiać i nowelizować, żebyśmy szybciej mieli efekty. Paulina Henik-Kloska, Polska 2050. Pani poseł, bardzo dziękuję za to spotkanie. Również.